Drodzy kandydaci do święceń diakonatu, bracia w Chrystusowym kapłaństwie na czele z przełożonymi seminarium duchownego, drogie siostry zakonne, klerycy, bracia i siostry, uczestnicy tej doniosłej dla Kościoła Wrocławskiego uroczystości. Przed chwilą usłyszeliście wypowiedziane przeze mnie słowa: wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Wybieramy, to znaczy wybiera Kościół. A biskup wyraża ten wybór, o nim decyduje i w pewnej mierze bierze za niego odpowiedzialność. Ten wybór Kościoła, kochani, spotyka się z waszym wyborem. To znaczy wybiera was Kościół, ale wybiera w oparciu o wasz wybór. Kościół nie wybiera nikogo do święceń diakonatu ani do święceń prezbiteratu bez zgody samego kandydata do święceń, bez jego jasnego, publicznego wyrażenia woli. A więc musi być ze strony kandydata do święceń wyrażenie woli przyjęcia tego posługiwania. Ale ten wasz wybór nie jest decydujący, nie jest ostateczny. Nie wystarczy, że ktoś subiektywnie wybierze sobie kapłaństwo, chce być kapłanem. Ten wybór subiektywny musi się spotkać z obiektywnym wyborem Kościoła. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Kapłaństwa nie można sobie samemu wziąć. Ono się nikomu nie należy. Kapłaństwo jest darem Chrystusa dla Kościoła, dla ludu wiernego. To jest dar. I dlatego wierni powinni się modlić, prosić o liczne dobre powołania kapłańskie zakonne. Nie dziwi więc, że Pan Jezus zachęcał swoich uczniów, aby prosili Pana żniwa, by zesłał pracowników na swoje żniwo. A więc kapłaństwo, do którego zmierzać poprzez przyjęcie dzisiaj święceń diakonatu, jest darem Chrystusa. A o tym, kto spełnia warunki stawiane kandydatom do kapłaństwa, decyduje Kościół, nie kto inny. Jak popatrzycie na licznie zgromadzonych tu kapłanów, kochani, oni wszyscy zostali wybrani przez Chrystusa. Oni wszyscy zostali zaakceptowani przez Kościół. A więc oba te procesy, wybór, który się dokonuje subiektywnie w naszych sercach, w każdym z was, który dojrzewa, i wybór, który się dokonuje obiektywnie ze strony Kościoła i także dojrzewa, te oba procesy spotykają się w seminarium. I seminarium jest po to, by im służyć. Ale to jeszcze nie wszystko. Poprzez te dwa wybory, wasz i Kościoła, trzeba trafić do ostatecznego źródła wszelkiego wybrania i wszelkiego powołania człowieka, który jest w Bogu. Drodzy bracia, kandydaci do diakonatu, powołanie spełnia się wtedy, gdy człowiek uwalnia się od własnej woli, od swojej idei samorealizacji, aby zjednoczyć się z inną wolą, wolą Bożą, pozwalając, by właśnie wola Boża go prowadziła. Również w obecnym czasie, w którym istnieje niebezpieczeństwo, że głos Pana zostanie przytłumiony przez liczne inne głosy podpowiadające, że masz prawo planować własną karierę, masz prawo do samorealizacji, masz prawo do tego czy tamtego,
Ten świat to wszystko podpowiada, on tym żyje. I w tym czasie, kiedy do nas dociera tak, że to wszystko z tego świata i nam to podpowiada, to pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez Jezusa do uczniów wieczorem w dniu zmartwychwstania. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jesteś przez Pana powołany i wysłany. Jeśli to posłanie zaczniesz realizować, towarzyszyć ci będzie moc Ducha Świętego, którego Chrystus na ciebie wylewa i towarzyszyć ci będzie także Jego błogosławieństwo. Ale tylko wtedy. Jak ma ci Bóg błogosławić, kiedy realizujesz swoją wizję wszystkiego? On błogosławi misji. On błogosławi tobie, kiedy realizujesz tę misję. Wylewa na ciebie swoje błogosławieństwo, towarzyszy ci moc Jego Ducha. I bracia, umocnieni darem Ducha Świętego będziecie pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości. Będziecie głosić Ewangelię, przygotowywać ofiarę eucharystyczną, rozdzielać wiernym ciało i krew pańską. Oprócz tego na polecenie biskupa będziecie mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę. Przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od apostołów, będziecie pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa. To bardzo ważne zadanie, szczególnie w obecnym stanie pandemii. Z dumą i wielką radością w sercu pragnę przypomnieć o pomocy, jaką świadczyli nasi klerycy osobom dotkniętym pandemią. Nie mówię o Kościele Wrocławskim, nie mówię o kapłanach świeckich, o naszych wspólnotach parafialnych, które także były zaangażowane i w dalszym ciągu pomagają i świadczą miłosierdzie. O tym nie mówię. Mówię tylko o naszym metropolitalnym seminarium duchownym. Otóż od początku pandemii nasi klerycy pomagali w domach pomocy społecznej we Wrocławiu, Brzegu Dolnym oraz w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Wołowie. W tym ostatnim grupy kleryków kilka razy po 2 tygodnie pomagały w pracy personelowi i pensjonariuszom. Opiekowali się również starszymi kapłanami przebywającymi w domu księży emerytów. W okresie, kiedy ratunkiem dla chorych na COVID-19 było osocze, prawie wszyscy klerycy naszego seminarium przynajmniej 2 razy oddali krew. Pomagali także Państwowej Straży Pożarnej w dystrybucji masek na nasze parafie. Organizowali zakupy, obiady dla chorych. Wspierając duchowo chorych i ich rodziny, klerycy zorganizowali akcję modlitewny antywirus. Przyjmując za pośrednictwem strony internetowej intencje wiernych, które były omodlone w czasie mszy świętej. Całe seminarium podjęło również 40-dniowy post połączony z modlitwą jałmużną w intencji oddalenia pandemii. Nasi klerycy organizowali także zbiórki pieniężne na zakup maseczek i płynów do dezynfekcji, które później przekazywano do domów pomocy społecznej we Wrocławiu. Między innymi szczególną troską objęto ubogich ze schroniska brata Alberta, gdzie obok środków czystości przekazywano także odzież i artykuły spożywcze. Kochani, to tylko niektóre działania podejmowane przez kandydatów do kapłaństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.
a szczególnie dla osób starszych, bezradnych, chorych i biednych. To doświadczenie, świadczenia pomocy bliźnim, motywowane przykazaniem miłości, niech pomoże wam z jeszcze większym zapałem służyć i w sposób jeszcze doskonalszy naśladować Jezusa Chrystusa, który uczynił siebie sługą każdego człowieka. A zatem miejcie, jak to mówi Ojciec Święty Franciszek, wyobraźnię miłosierdzia i zawsze ją praktykujcie. Pamiętajcie, że będziecie diakonami, to znaczy sługami. I chociaż macie przez ten szczebel święceń dojść do prezbiteratu, do kapłaństwa, to przez całe życie kapłańskie musicie pozostać również sługami, bo do tego jesteście wezwani, aby naśladować Pana Jezusa, który służył i który powiedział o sobie: nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale żebym ja służył. I niech to zostanie w was zasadą całego posługiwania, tego diakońskiego i kapłańskiego. Niech to będzie zasadą. Naszym powołaniem, bo mówię także o nas kapłanach, czyli powołaniem kapłana, diakona, jest, by dzielić trudy i cierpienia bliźniego, w którym ukrywa się sam Bóg. Do tego potrzebne jest ciągłe kształtowanie w sobie postawy służby, otwartości na potrzeby drugiego, pragnienie jedności z bratem oraz konsekwentna walka z pychą, egoizmem, myśleniem wyłącznie o sobie, bo to, kochani, to wszystko niszczy szacunek należny bliźniemu. Można powiedzieć, że jest antyświadectwem życia chrześcijańskiego, kapłańskiego. Ale pamiętajcie, że w pełnieniu misji miłosierdzia nie jesteście sami. Tego zadania nie musicie się obawiać, bo jest z wami Chrystus. Chrystus zmartwychwstały. On daje swoim uczniom pokój i poczucie bezpieczeństwa. Wystarczy tylko trwać przy Nim, trwać w Jego obecności. Chrystus powiedział: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, ja to spełnię. I ta obietnica Chrystusa ośmiela nas, by prosić za naszych braci przyjmujących święcenia diakonatu, aby szli wytrwale aż do końca Chrystusową drogą służby i miłości. Amen.